Dziękuję bardzo, w szczególności niewymienianemu panu Radosławowi Brzuszce, też radnemu i członkowi zarządu powiatu Świdnik, a zarazem skarbnikowi naszego Klubu Inteligencji Katolickiej za to, że możemy się tutaj spotkać. Rzeczywiście nie pierwszy raz Klub Polonia Christiana i Klub Inteligencji Katolickiej organizują pewne przedsięwzięcia, ale chyba pierwszy raz w Świdniku, co tym bardziej należy odnotować, bo to jest historyczne wydarzenie, także pragnę wyrazić radość z tego powodu. Proszę Państwa, historyczne również z tego względu, że podejmujemy tematykę w formie filmu, ale bardzo istotną od strony treściowej. Nas wszystkich oburzyły sprawy związane z podpisaniem tak zwanej karty LGBT w Warszawie na poziomie samorządowym, na gruncie świdnickim. Powstała inicjatywa kolegów, taka, która dokładnie szła w przeciwną stronę, Świdnik czy powiat świdnicki wolny od LGBT. I nagle zobaczyliśmy, że stoimy w samym sercu, w samym środku jako państwo, jako naród tak zwanej rewolucji seksualnej, którą Zachód ma już niestety dawno za sobą. I na kanwie tego trzeba by było rzucić pewne światło, zreflektować, jakie są tego skutki, jakie są tego przyczyny, jaka jest tego istota i o co w tym wszystkim chodzi. Wiemy instynktownie, patrząc na swoje dzieci, zwłaszcza kiedy przyjrzymy się chociażby tej słynnej deklaracji Światowej Organizacji Zdrowia o seksualizacji dzieci, że jako rodzice no, nas to przeraża, dokąd to ma prowadzić, jaki cel tego wszystkiego ma być. Otóż ja nie będę się długo rozwodził, bo film o tym mówi, może troszkę tylko uzupełniając. Jest taki badacz u nas w Lublinie, związany bardzo, zaprzyjaźniony z nami, ksiądz profesor Gus, który lata całe badał to środowisko szkoły frankfurckiej, całej tego to środowisko rewolucji seksualnej i szukał też pewnej koncepcji świata, człowieka, która stoi za tymi, którzy odważyli się nie tylko przyjść do szkół, ale nawet do żłobków, ażeby seksualizować dzieci. Którzy śmieli stwierdzić, że jeśli stracą żłobki, to przegrają im uniwersytety. Którzy stwierdzili, że jeśli się te dzieci seksualizuje, czyli naszym językiem zdeprawuje, to one już będą rewolucjonistami do końca życia, już będą marksistami na wieki. Otóż to są komuniści, tak samo jak marksiści, których znamy niektórzy, zwłaszcza panowie, panie same młode widzę, ale panowie paru jest w moim wieku, pamiętam jeszcze czasy komunistyczne, jak to wyglądało, że szkoła była pewnym miejscem eksperymentu, gdzie chciano za wszelką cenę zideologizować tę młodzież, te dzieci, bo to będą prawdziwi komuniści nowego typu. Przy czym tamci marksiści, oczywiście oni byli bardzo destruktywni, mieli pewną wizję świata. To znaczy wiemy, że dzisiaj również mocno atakowana przy okazji jest religia. Ci starzy marksiści też w religię uderzyli, w chrześcijaństwo, w katolicyzm z całą mocą. W imię czego? Uderzyli w imię pewnej wizji, że świat nie ma czynnika duchowego, który organizuje jakkolwiek poszczególne byty do życia. Jedynie jest po prostu zlepkiem materii, która jakoś tak wyewoluowała, że pojawił się człowiek, zwierzę, tam kwiatek. Ale w istocie to jest jedna i ta sama materia, odwieczna, niemalże boska. I w tym kierunku starano się porządkować rzeczywistość, całą tę walkę klas, też stworzenie jakiegoś systemu wszechświatowego komunizmu, gdzie nie będzie tych klas, gdzie wszyscy będą rzekomo równi i tak dalej. Tworzono pod to i państwo totalitarne, i ideologię, i cenzurę, i terror, żeby stworzyć ten idealny raj na ziemi. I ci neomarksiści widzimy, że czego innego się czepili. Oni stwierdzili, drodzy Państwo, że to, co robił Stalin i ci starzy marksiści, że jest o tyle jest dobre co do samego celu, ale złe co do metod. Że trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, że ludzie sami wybiorą komunizm. Nie, że im się narzuci, bo jak się narzuci, to oni to później odrzucą. Sami mają wybrać. I gdzie znaleźć taką siłę, gdzieś w świecie, gdzieś w człowieku, która będzie w stanie doprowadzić do tej rewolucji do takiego stopnia, że później oni będą ten komunizm realnie wybierać. I tu stwierdzono, że tą siłą jest popęd seksualny, który trzeba uwolnić od wszelkich możliwych ograniczeń.
I różnili się jeszcze w jednym od tych starych marksistów. Otóż o ile tamci mówili, że istotą świata, istotą wszechrzeczy jest Bogiem, który stwarza niemalże, jest ta materia, nie pełnia bytu, Bóg, absolut, osoba, która nie potrzebuje innych bytów do tego, żeby być szczęśliwą, ale z miłości stwarza człowieka, z miłości stwarza cały świat. Tylko po prostu ta odwieczna materia. To ci neomarksiści z tej szkoły frankfurckiej twierdzą, że pierwotnym, ta przyczyną rzeczy jest nicość. I to jest, proszę Państwa, rzecz, która jest fundamentalna, jeśli chcemy zrozumieć ich zachowania. Nicość była na początku. Z niczego coś się pojawia. To jest absurd, jak wiemy, jak może być z niczego coś. No ale tak jest w tych założeniach. Z nicości ujawnia się pewna siła, która napędza cały świat. I to jest ten popęd tak zwany. Oczywiście ten popęd dzieli się na dwie takie grupy. Jedna to jest popęd seksualny, stąd ich chęć seksualizować całą kulturę. Idźcie Państwo do teatru w Lublinie i zobaczcie, co robią z panem Tadeuszem, nie wiem, z braćmi Grimm czy z czymkolwiek. Wszystko zwulgaryzowane na sposób seksualny, zwłaszcza jeśli są te ekstrawaganckie takie sztuki. A w Warszawie, nie chcę mówić, albo sztuka taka Mein Kampf, to się już za zwierzęta przebierają i symulują pewną kopulację i tak dalej. Z czegoś to wynika, z pewnej wizji wszystko zseksualizować. Każda kultura, religia, etyka, która stara się ograniczać lub porządkować ten popęd seksualny, jest zagrożeniem dla ludzkiej wolności. Stąd stwierdzili, że największym zagrożeniem jest chrześcijaństwo i trzeba go zniszczyć. Bo ono mówi na przykład o dozgonnej wierności kobiety i mężczyzny. O tym, że ten porządek rzeczy to jest relacja dwóch płci, a nie żadnych jakichś genderów i tak dalej, i tak dalej. W tym względzie jest to coś, co zniewala. Mało tego, prowadzi ostatecznie do faszyzmu, ponieważ ograniczenia w tym popędzie seksualnym generują różne fobie, różne nienawiści. Trzeba zatem zniszczyć przy okazji chrześcijaństwo, które ogranicza człowieka w tej wielkiej sile, która światem rządzi. I drugi popęd, ten pierwotny, który rządzi całym tym systemem, to jest pragnienie czy też dążenie do śmierci, czyli w istocie do nicości. I to się objawiło też w tej ich myśleniu, szkoła Birmingham i inne. Tak zwany dekonstruktywizm, to znaczy trzeba zniszczyć wszystko to, co stare, czyli wspólnoty przede wszystkim stare, małżeństwo, rodzina, naród, kościół, bo one ograniczają. I zniszczyć wszystkie stare odniesienia i symbole. Jest walka na ideę, kto rządzi ideami, kto rządzi kulturą, ten reprodukuje władzę. Dlatego będziecie Państwo widzieli, że w kulturze to nie tylko ten element seksualny się pojawia, a zarazem wyśmiewanie, odrzucanie, atakowanie wszystkiego, co stanowi o naszej tożsamości. Stąd będzie wykręcony do góry nogami Szekspir, wykręcony do góry nogami Mickiewicz, wykręcony do góry nogami przez spektakl Klątwa Wyspiański. Wszystko, co znamy. Ponieważ siła, która za tym stoi, intelektualna, pierwotna, jest siłą nihilistyczną, czyli jest to wielkie dążenie ku śmierci. Za ten popęd nigdy nie jest preferowany, zwróćcie Państwo uwagę, w tych różnych, tam, jak oni promują, to pan Brzuska wymienił ten LGBTQ, tam jeszcze Q, czyli dziwacy, mnóstwo tych różnych, w żadnym z tych promowanych zachowań seksualnych nie mamy do czynienia takiego zachowania, które byłoby nastawione jednoznacznie na prokreację. Życia to tam nie ma. Zresztą za tym idzie teoria neomaltuzjańska, która mówi, że świat jest przeludniony. To dobrze, że nie ma życia, bo to trzeba by ograniczyć liczbę ludności i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, nie było jeszcze, mówię to za profesorem Guzem, w dziejach świata takiej ideologii czy takiej filozofii jak ta, która by miała większą siłę destrukcyjną w sobie. Oczywiście to jest pod płaszczykiem wolności, to jest pod płaszczykiem demokracji i tak dalej. Ale jeśli odbiorą nam dzieci, bo taka jest ich teza, hasło było, nie poznacie swoich własnych dzieci, jak my ich wyszkolimy. No i nagle Niemcy, Francuzi nie poznają. Sami już są dziećmi, to już w ogóle nie wiedzą, kim są.
To jest zamierzone u samego spodu. To jest cały przemyślany system od początku do końca. Jedną z metod tego systemu jest, czy też zaprowadzenia tego systemu jest tak zwany pochód przez instytucje. Czyli najpierw robimy tę rewolucję kulturową, która spowoduje, że ludzie sami będą chcieli komunizmu. Nikt im nie narzuci. W tym sensie narzuca poprzez tę rewolucję. A potem idziemy przez wszystkie instytucje i wszystkie je zmieniamy. Łącznie z Kościołem i państwem. Łącznie ze szkołą i instytucjami charytatywnymi. Wszystko ma być przemienione wedle nowego wzorca. I ta rewolucja nie ma stanu idealnego. To znaczy jest stan idealny, nicość. Ona się nie zatrzyma, że na przykład ktoś powie, no jak już będziemy mieć, w tej chwili jest do określonych tam 54 czy 6 genderów, płci, jest około tyle tam gdzieś na Facebooku i ciągle rosną nowe. To proszę Państwa, nie, że się zatrzyma, to się nigdy nie skończy. Bo tam nie ma elementu w sensie bytowości człowieka takiego, który byśmy uznali jako stan idealny. Na przykład w komunizmie bezklasowe społeczeństwo światowe. W narodowym socjalizmie panowanie jednej wielojęzycznej rasy na świecie. Tam czegoś takiego nie ma. Tam jest nieustanny pęd aż do samego końca. I w tym sensie destrukcja, mimo tego, że nieraz mało zauważalna, bo pod płaszczykiem dialogu, ostatecznie do czego prowadzi? Ostatecznie oczywiście jak każdy z tych socjalizmów prowadzi do tego, że się próbuje tych, którzy mówią, rzucają światło na to, zamknąć im usta. Czyli mówi się o tak zwanej mowie nienawiści. Kto to jest ten, co mowę nienawiści stosuje? No, dwa procesy się toczą w Lublinie. Jeden to radny Pitucha, drugi to wojewoda lubelski. Bo co? Bo nazwali rzeczy po imieniu, bo użyli słowa zboczenie. No i jeśli ktoś nazywa rzeczy po imieniu, no to wiadomo, trzeba go przykładnie ukarać, żeby inni się bali. Bo za socjalizmem musi iść coś w rodzaju terroru, strachu po to, ażeby, bo on jest po prostu absurdalny. To gdzieś na płaszczyźnie intelektualnej jest absurd. Jeszcze proszę Państwa, 20 lat temu nikomu do głowy, nawet polskiej lewicy i to skrajnej postkomunistycznej, nie przyszło do głowy, żeby małżeństwo inaczej definiować jak związek kobiety i mężczyzny. W Konstytucji to nie prawica zapisała, że związek kobiety i mężczyzny to jest małżeństwo, tylko lewica. Bo prawica wtedy się rozbiła na drobne grupy i nie weszła do parlamentu. I Konstytucję uchwalało SLD, PSL i Unia Wolności, tę, która teraz obowiązuje. I taki zapis zrobili. Dlaczego zrobili taki zapis? Bo to było oczywiste jeszcze dla nas. Czy dzisiejsza lewica, ta, która podpisuje LGBT, nawet liberalne centrum, czy oni by zrobili taki zapis w Konstytucji? W życiu. To zwróćcie Państwo uwagę, jak to idzie z potężną siłą. I nie jest tak, ponieważ film Państwu pokaże różne kraje, gdzie się to już dokonało, jak się to dokonywało. Tak samo będzie się u nas dokonywać. Jedyna szansa jest taka, że po pierwsze rzuci się na to światło, a więc jak ktoś widzi, że jest manipulacja, to ta manipulacja przestaje być skuteczna. A drugie, że się wszyscy jako naród katolicki zmobilizujemy. Od biskupów, księży, ruchów katolickich, stowarzyszeń i zwykłych rodziców począwszy, a naprawdę każdej młodzieży kończąc. Jeśli się nie zmobilizujemy i nie staniemy, jeśli uwierzymy w słowa tych, którzy mówią cicho, cicho, lepiej o tym nic nie mówić, bo ich będziemy promować, to proszę Państwa, ni stąd, ni zowąd się obudzimy w takiej oto sytuacji, że nie poznamy własnych dzieci, czego ani sobie, ani Państwu nie życzę. Dziękuję bardzo.